Hejka, dzień dobry, witam Was na treningu live dla osób początkujących. Dzisiaj robimy cardio, ale jest to cardio bez skakania, bez tupania, bez obciążania kolan, więc idealne, jeśli zaczynacie swoją przygodę z ćwiczeniami, wracacie po przerwie, mieliście na przykład kontuzję, wracacie po chorobie, albo na przykład macie też dużą nadwagę, bo w tym wypadku warto skupić się na ćwiczeniach bez skakania i bez większego impaktu. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna tylko mata i woda. Jeśli nie macie maty, bo dopiero zaczynacie przygodę z ćwiczeniami, to się nic złego nie dzieje. Przygotujcie sobie jakiś ręcznik, żeby potem się na nim położyć, jak zejdziemy do parteru. I to chyba wszystkie najważniejsze informacje. Cieszę się, że jesteście ze mną na żywo. Weźcie sobie głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech. Ostatni raz, wdychamy powietrze, wydychamy, uśmiechamy się i powoli przechodzimy do marszu. Zaczynamy nasz trening. Mamy naprawdę fajnie skonstruowany zestaw ćwiczeń, który pomoże Wam w bezpieczny sposób spalić trochę kalorii, więc na pewno wspomoże osoby, które się odchudzają, ale też nabrać kondycji i popracować nad swoją sprawnością. Przesmyknęłam tak troszkę, tak prowadziłam troszkę też ćwiczeń, które wzmocnią całe ciało, więc macie full pakiet dzisiaj, a to wszystko około 35-40 minut. Weronika, bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam Cię serdecznie. Znowu wdech, wydech i przejdziemy do steptacza, czyli krok w bok. Najpierw zaczynamy od kroku w bok, ręce do przodu i popatrzcie, ręce tył, 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 tył. Super, i teraz otwieramy klatkę, napinamy lekko brzuch, cały czas brzuch jest aktywny w trakcie ćwiczeń. Oddychamy spokojnie, ten trening na pewno sprawi, że będziecie się fajniej czuć, poprawi humory. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, popatrzcie na mnie, przejdź do marszu, znowu krok w bok, ale podwójny. Lecimy. Raz, 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 raz. Musimy się też fajnie rozgrzać, żeby być gotowym na co nas czeka. A dzisiaj fajny trening, zmienny, więc na pewno nie będziecie się nudzić. 8, 7, ręce pracują. 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, popatrz na mnie, ciężar ciała z nogi na nogę, lekko zginamy kolana, taki troszkę półprzysiad, zobaczcie, zginam biodra, hop, hop, pięknie, ręce na biodrach, raz, 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 raz i 4, 3, 2, krążenia ramion przód, mocno, szeroko. Jeśli mamy mało miejsca w pokoju, zginamy ręce w łokciach i w ten sposób robimy krążenia. Jeszcze 4, 3, 2, ostatni raz do tyłu. Hop, 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 hop. Bardzo Wam dziękuję za komplementy odnośnie stroju. Jak zwykle jest to Puma. 3, 2, 1, ręce, biodra, popatrz na mnie, pięta, pośladek. Pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. Raz, 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 raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super, mam nadzieję, że już troszkę bardziej doczekaliście się tego treningu, macie trochę lepiej humory. Jeszcze chwila rozgrzewki przed nami, kolana na zewnątrz, stopy na zewnątrz, półprzysiad sumo, czyli schodzimy tak do, no tak połowa, nie schodzimy mocno biodrami do dołu, tylko raczej zostajemy troszkę wyżej i z tej pozycji lewa ręka, skos, wróć, prawa, pięknie, raz, wyciągnij mocno ciało, hop, 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 hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, zejdź do klęku podpartego, dłonie są pod barkami, Plecy proste, brzuch napięty. Lewą nogę unoszę jak piesek na spacerze. I teraz z tej pozycji krążenia bioder. Rozgrywamy trochę bioderka. Pewnie niektórzy mają zasiedziane. Była praca przy biurku dzisiaj. Na pewno 3, 2, 1. To samo do tyłu. 4, 3, 2. Ostatni, druga strona. Jak piesek do góry i do przodu krążenia. Hop. Szeroko, mocno. Jeśli coś przeskakuje w biodrach, to zazwyczaj są normalne, jeśli nie boli, tylko po prostu gdzieś tam coś strzeliło, to to jest ok. Nie wzywamy karetki. Do tyłu. 4, 3, 2. Ostatni raz. Uwaga. Przejdź do deski i od razu do góry. Ręce w górze. Stopy szerzej niż szerokość bioder. Tu macie szerokość bioder, tam gdzie są te kostki. Ręce góra. Spięcia na palcach. Hop, pobudzamy łydki. Góra pięta. Góra. 4, 3, 2, 1. Luz, rozgrzewka za nami. Przybijamy sobie pierwszą piątkę. Pierwszy etap treningu za nami. Łyk wody i przechodzimy do etapu głównego. Jeśli chodzi o trening główny, mam dla Was naprawdę fajny zestaw. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić, popatrzcie na mnie, lewa noga. Kopnięcie, prawa cofnij. Kopnięcie, cofnij. Zobaczcie, jak to wygląda z boku. Raz, 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 raz. Jeśli Wasza mobilność bioder nie pozwala Wam na taki wysoki kop, nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Tu, hop, hop. Bardziej mi zależy na tym, żeby to było dynamicznie. Chcemy wejść w tryb cardio, żeby trochę to tętno się podniosło, więc nie obijamy się, ok? Zaczynamy za 3, 2, 1 i uwaga, lecimy. Kopnięcie, hop, kopnij, wróć, kopnij, wróć. Ręce cały czas pracują, brzuch jest lekko napięty, spójrz przed siebie, dumny wzrok, wyprostowana postawa, raz, raz, hop i rytmicznie, raz, raz. Mocny wydech, kiedy robisz kop, wróć, wydech, wróć, wydech, wróć, raz, 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 raz. 4, 3, 2, 1, luz. Odpoczywamy w marszu, ok? Chcemy, żeby cały czas to tętno nie spadało, żebyśmy się troszkę zmęczyli. Drugie ćwiczenie, które będziemy robić, kolano góra, a rękami robimy taką ósemkę. Raz jedno, raz drugie kolano. Zaczynamy za 3, 2, 1, lecimy. Hop, hop. Raz i rękoma ósemeczka. Kolana wysoko, zaangażuj całe ciało. Im więcej mięśni będzie pracować, tym więcej kalorii też spalamy. Wiem, że to bardzo motywuje na początku. Chciałabym Was uczyć, że nie tylko kalorie są ważne podczas treningu, ale wiem, że czasami trzeba tą marchewkę pokazać Wam. Więc jeszcze raz, 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 raz. Hop. Hop, hop, pięknie, trzymaj tempo. Luz. Jeśli możesz, maszeruj. Jeśli już jest za ciężko, stajemy, odpoczywamy w przerwie. Pamiętacie przysiady sumo z rozgrzewki? Zejdziemy sobie teraz niżej i będziemy robić ciosy góra-dół. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, ciosy góra-dół. Pięknie. Jeśli chodzi o ten rodzaj przysiadu, gdzie stopy są na zewnątrz, zobaczcie, kolana są na zewnątrz, nie zapadamy się kolanami do środka, mocno pchamy nogi na zewnątrz. Jest to dużo bezpieczniejszy też przysiad dla Was, bo ciężar ciała ładnie się układa, nie ma nacisku na kolana. Pięknie. I teraz proszę zrób to dla mnie, przyspieszamy ciosy, raz, 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 raz. Jeszcze. Mocno do końca. 3, 2, 1. luz. Maszerujemy, jeśli możemy, jeśli nie, odpoczywamy sobie w staniu, popatrz. Hop, 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 hop. Płynnie będziemy przechodzić ze strony na stronę. Jeśli lubicie tańczyć, możecie sobie wyobrazić, że tańczymy 3, 2, 1, lecimy. Raz, 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 raz. Można to robić wolniej, bez przeskoku. Można to robić z takim lekkim, bardziej z większą dynamiką. Hop, 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 hop. Oddychamy. Wydech, 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 wydech. Jeśli macie zadyszkę, nawet jeśli, nie wiem, sapiecie jak parowóz, to jest normalne. Nie ma czego się wstydzić. Zobaczcie, że też mam przecież przyspieszony oddech, a trenuję tyle lat. 3, 2, 1, luz. Pamiętacie nasz kop? Lewą nogą, prawą powrót. Zrobimy to samo, tylko zmienimy strony. Hop, hop. Prawa noga, kop. Lewa noga, powrót. Maszerujemy. 3, 2, 1, lecimy. Kopnięcie, powrót. Proste ciało. Patrzymy przed siebie. Dobrze, oddychaj. Ten trening jest tak ułożony, że mimo tego, że nie ma tych skoków, nie ma takiej wielkiej dynamiki, można spokojnie podnieść tętno, wejść na ten fajny poziom tętna, gdzie ciało pracuje, mocniej spala kalorie, wzmacnia się, poprawia kondycję i całą sprawność. Jeszcze 2, 1, luz. Marsz. Głęboki wdech. Wydech. Popatrz na mnie. Raz, raz, cios. Raz, raz, cios. Przy ciosie zobaczcie, jak skręcam biodro. Widzicie? Hop. Spróbujemy? Ok. Lecimy najpierw w prawo. 3, 2, 1 i cios. Raz, dwa, cios. Raz, dwa, cios. Pięknie. Proszę nie uderzać członków rodziny. Uwaga na meble. Wiem, że w domu to często jest, wiecie. Nie wiadomo gdzie, w jaką szafkę się uderzy człowiek. I znów wydech przy ciosie. Wydech. 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 Pięknie. Bardzo dobrze wam idzie. Super. 4, 3, 2, 1, luz. Maszerujemy. Dobra robota. Ręce za głową, łokieć do kolana. Hop, hop. Ale to dopiero za 12 sekund. Na spokojnie. Maszeruj. Dobra robota. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Hop, hop, hop. Wysoko unosimy kolano nad poziom biodra. Raz, 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 raz. Milena, moja mata, tu Moonholi. W opisie masz link i też jest kod rabatowy dla członków drużyny CF, więc możesz spokojnie skorzystać. Bardzo polecam matę, mam od 3 lat. Korzystam z ich mat. Bardzo dobre. Jeszcze raz, 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 raz. Łokieć, kolano. Hop, hop. Skręcamy całe ciało. Skos, 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 skos. Uwaga, luz. I marsz. Nic więcej. Przepięknie. Wiecie, jak czasami oglądamy te mega zaawansowane treningi i oni tam robią burpees, nie? To jest jeden z takich bardziej takich mocniejszych ćwiczeń. Skaczemy do góry, skaczemy do deski. Dużo się dzieje. Zrobimy sobie dzisiaj wersję low impact, czyli bez skakania, a jednocześnie będziecie mogli poczuć się bardziej sportowo. Zostały 2 ćwiczenia, potem mamy długą przerwę, więc myślę, że damy spokojnie radę. Ręce do góry, do dołu, schodzimy, wracamy. Jeśli to jest dla ciebie za dużo, ręce do góry, zejdź na dół do przysiadu, wracamy. Ok? 3, 2, 1. Lecimy. Góra i spokojnie. Hop, zegnij kolana, zejdź do deski, wróć do góry i prostujemy się. Super. Dół. Oddychaj. Jeśli oddech jest przyspieszony, normalka, zaraz sobie odsapniesz przy dłuższej przerwie. Teraz trzymaj do końca, zostały tylko 2 ćwiczenia, a właściwie to już 1,5. I napijesz się wody. Jestem z tobą, jeszcze troszkę. Pięknie. Też robimy burpees, a co, nie? Niech zaawansowani sobie nie myślą. Jeszcze 3, 2, 1. Luz, pięknie. Stań, maszeruj. Ostatnie ćwiczenie jest bardzo przyjemne. Robimy kręciołek rękoma i kolano góra. Hop i hop. W połowie powiem, żebyśmy zmienili stronę. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Zobaczcie, że noga, na której się upieram, jest lekko zgięta. To jest też ważne, żeby ten ciężar ciała dobrze rozkładać. Pięknie. Uwaga, 3, 2, 1. Zmiana strony. I raz, 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 raz. Pięknie. Po tym ćwiczeniu dłuższa przerwa, do końca. Lecimy do finiszu. Raz, 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 raz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, luz. W przerwie robimy co chcemy, ale radziłabym nie siadać. Łyk wody, odpoczynek. Szybka wiadomość na czacie, że żyjecie, dajcie mi znać. I zaraz zrobimy te ćwiczenia jeszcze raz, żeby się utrwaliło, żebyście poznali te wszystkie ćwiczenia. Starałam się przejść przez taki wachlarz, żebyście mogli poznać nowe ruchy, ale też utrwalić sobie stare. Im częściej będziemy je robić, tym łatwiej będzie z techniką i potem będzie można je robić szybciej. Wiecie, to jest dobre. Pięknie. Głęboki wdech, wydech. Pokażę wam, co teraz robimy. Powinniście to pamiętać. Lewa noga przód, prawa tył. Nic takiego. Już wiemy, nie? Wiadomo. Głaszczę kotka w przerwie, mówi Magdalena. Wcale się nie dziwię, jak ćwiczę w domu, też ciągle zaczepiam moje koty. Mam 2. Uwaga, kopnięcie za 4, 3, 2, 1. Lecimy. Kop, powrót. Kop, powrót. Raz. Pięknie. Hop. Walczymy. Piszecie na czacie, że żyję cię, jest super. Patrycja mówi, Agnieszka też super. Bardzo się cieszę. Nastawienie jest bardzo ważne. Już to mówiłam wczoraj też zaawansowane na treningu. Można podchodzić do treningu tak. Nie dam rady, nie chce mi się, nie umiem. A można powiedzieć, dobra, spróbuję. Lecimy. 4, 3, 2, 1. Luz. Kolana i ósemka, teraz maszerujemy. Pięknie. Przejdź ciężarem ciała z jednej strony na drugą. Teraz ten ruch będziemy robić w przerwie, ok? 5, 4, 3, 2, 1. I lecimy. Kolanka. Raz, 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 raz. No właśnie, nie jesteście dzisiaj sami. Pomyślcie sobie o tym w ten sposób. Oczywiste jest to, że ja z wami ćwiczę. Ale oprócz was, teraz na live ćwiczy pewnie ze 1000 osób. To dużo. Dużo koleżanek, dużo kolegów do ćwiczeń. Jeszcze kolano wyżej. Raz, 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 raz. Agata mówi, ze mną dwulatek ćwiczy. Widzicie? Jakiego macie towarzysza? Jeszcze. Raz, 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 raz. Uwaga. Luz. Sumo, ciosy, a na razie przejście z nogi na nogę. Fajnie, co? Serce może troszkę szybciej pracować, to jest normalne. Oddech może być bardziej, wiecie, chaotyczny, to też jest normalne. Uwaga! Lecimy! Właśnie o to chodzi w tym treningu. Oddychamy i spokojnie, ciosy, 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 ciosy. Cały czas robimy mocno biodra do tyłu, pośladki do tyłu, plecy proste. Pracujemy. Na pewno macie jakieś coś, czego nie lubicie. To teraz dajemy temu ciosu, ok? Raz, mocniej. Zaangażuj całe ciało, zobaczcie, jak mi się skręca brzuch. Hop. Jeszcze, uwaga, luz. Z nogi na nogę. Na spokojnie. Pokazuję kolejny ruch. To będziemy robić. Już znacie wszystkie ruchy, robiliśmy już je raz. Już wiecie, że jesteście w stanie je zrobić. Teraz tylko powtórzyć. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Pięknie. Raz. Oddychamy. A oprócz oddechu uśmiechamy się. Wiecie, są takie badania, że jak człowiek się uśmiecha, to troszkę oszukuje swój mózg. I rzeczywiście ma troszkę lepszy humor. Nie jestem za udawaniem. Ale jak coś działa, to róbmy. 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź sobie ciężarem ciała z nogi na nogę. Robiliśmy kop na lewą nogę. Teraz prawa, kop i powrót. Dobra robota. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Kopnięcie, wróć. Kopnij, wróć. Raz. Zobaczcie, że przy tym kopnięciu lekko odchylam tułów do tyłu. Raz. Mimo tego, że ćwiczenia mogą być nowe, staramy się od razu łapać prawidłowe wzorce, tak? Patrzymy, jak robię, staramy się powtórzyć. Im szybciej nauczycie się dobrej techniki, tym będzie wam potem łatwiej i bezpieczniej przede wszystkim. Jeszcze kopnij, wróć. Kopnij, wróć. Raz. Luz, maszerujemy. Przechodzimy z nogi na nogę. Pięknie. Ja pokazuję kolejne ćwiczenie. 1, 2. Cios. Ok? Zaczynamy za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Raz. Cios. Pamiętajcie o skręcie bioder. Noga też pracuje. Zobaczcie. Hop. Pięknie. Cały czas oddychamy. Patrzymy za pięścią, śledzimy rękę. To pozwoli nam utrzymać prawidłową postawę. Hop. 3, 2, 1. Luz. Cudownie. Łokieć, kolano. A teraz przechodzimy sobie ciężarem ciała z nogi na nogę. Super. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie. Uwaga, ręce za głowę. Lecimy. Hop. Rytmicznie. Raz. Ola pozdrawia swoją siostrę Natalię. Natalia, też ciebie pozdrawiam. Ola, ciebie też. Dzięki za wpłatę. Hop. Łokieć do kolana. Mocno kolano do góry. Zaangażuj brzuch. Niech cały brzuch pracuje. Hop. Mocny wydech, kiedy kolano jest w górze. Wydech. Całe ciało tutaj pracuje. 3, 2, 1. Luz. Ciężar ciała z nogi na nogę. 2 ćwiczenia do długiej przerwy. Nasze burpees dla początkującego. Wiemy, co będziemy robić. Oddychamy. Obracamy się w stronę maty. 3, 2, 1. Ręce góra, schodzimy do deski. Pięknie i w swoim tempie. Nie obchodzi mnie dzisiaj, jakie masz tempo, dopóki robisz. Ok? To jest dla mnie ważniejsze niż to, żeby było super szybko. Jeśli możesz szybciej, no to oczywiście ciśnij. Jeśli nie, dopóki robisz, jest dobrze. Musimy też być trochę milsi dla siebie, bo jesteśmy dla siebie bardzo wredni często. I jeszcze troszkę. Jak będziemy mili, to też ciało się odwdzięczy. Zacznie współpracować. 3, 2, 1, luz. Pięknie, z nogi na nogę. Majtamy sobie rękoma i kolano góra. Zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Raz, 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 raz. Pięknie. Uwaga. 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Pięknie. Dawaj. Oddychamy 10 sekund. Dasz radę. Hop, 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 hop. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Przerwa, łyk wody. Został nam ostatni taki set. Wszystkie ćwiczenia już znacie. Wszystkie ćwiczenia umiecie. Z wszystkimi ćwiczeniami wymiatacie. Więc chciałabym, żeby ten set był na tyle szybki, na ile jesteśmy w stanie. Ok? Chcę, żebyście pokazali mi maksa. Zaczynamy od kopa. Kopnięcie, powrót. Uwaga, uwaga na meble, na koty, psy, dzieci. 3, 2, 1. Lecimy ostatni raz. Hop, 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 hop. Pięknie. Wszyscy chcemy być już na tym etapie efektów, nie? Że mamy już efekty, widzimy efekty, jest super kondycja, jest super figura, kilogramy lecą, wszystko jest super, ale mało kiedy myślimy o tym, że tak naprawdę te efekty pojawią się wtedy, kiedy będziemy robić coś regularnie. Dzisiaj przybliżacie się tym treningiem do efektów. 5, 4, 3, 2, 1, luz. Maszerujemy znowu w przerwie. Pokazuję kolejne ćwiczenie. Okej, się zamotałam z tą 8, ale dałam radę. Wybrnęłam z tego, słuchajcie. Z twarzą prawie. Jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Lecimy po efekty. Hop, 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 hop. Raz, 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 raz. Widzę, że wśród początkujących jest więcej marud dzisiaj niż wśród zaawansowanych. Co ciekawe, bo w tamtym tygodniu było zupełnie inaczej. Myślę, że wszyscy chcemy fajerwerków, fontan, nie wiadomo jakiej zmienności. Prawda jest taka, jeśli chcecie efektów, czasami pewne ćwiczenia trzeba powtórzyć. 3, 2, 1. Marsz. Robimy to ostatni raz. Nie robicie tego pod rząd. Naprawdę to nie jest aż takie nudne. Chcemy efekty? Trzeba włożyć chociaż trochę pracy. Maszeruj. Sumo skład z ciosami. Uwaga. Lecimy. Góra, dół. Katarzyna pisze, umieram. Paulina pisze, już nie mogę. Słuchajcie, Katarzyna, Paulina, od razu przechodzicie do marszu, maszerujecie całe to ćwiczenie. 27 sekund maszerowania. Start. Mam dla was zadanie. I jeszcze troszkę. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 10 sekund. Jeśli macie siłę napisać mi na czacie, że wam się nie chce, albo co ci blokuje, to znaczy, że macie siłę to zrobić. 3, 2, 1. Marsz wszyscy. Katarzyna, Paulina, jak tam? Spokojnie, cały czas maszerujecie. Jestem z wami. Kolejne ćwiczenie, przypominam. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Pięknie, dawaj. Raz. No, Małgorzata, Ania piszą, jest super. Wreszcie jakiś pozytyw. Ekstra. Słuchajcie. Bardzo dużo osób mnie pyta zawsze, co ja robię, że jestem taka pozytywna, że oni włączają moje stories i ja prawie codziennie się uśmiecham. To jest mój wybór. To jest mój wybór. Nie chcę marudzić, bo co mi to da? To nic nie przynosi, tylko sobie psujesz humor, sobie trujesz serducho. 4, 3, 2, 1, marsz. Ten trzeci blok to jest ten blok, który podnosi poprzeczkę. To jest ten blok, który dzieli Was od kolejnego etapu, który sprawia, że będą efekty, będzie lepsza kondycja, ciało się przyzwyczai do wysiłku. Ten blok jest konieczny. Więc wstawać. Będziemy robić teraz kopnięcie drugą nogą, powrót. Słuchajcie, jak to sprawia problem? Wyobraźcie sobie mnie, jak tak Was bardzo wkurzam tym blokiem. Kop i powrót. 3, 2, 1. Lecimy, kopiemy marteczkę. Raz. I kopa jej. Kopa za ten trzecie powtórzenie. Raz. 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 Macie naprawdę dużą kontrolę nad tym, jak patrzycie na życie. Tylko ludzie tego nie doceniają. Szukają super sposobu na to, jak być bardziej pozytywnym. Co zrobić, żeby mi się chciało. Myślę, że mi się chce. Nie zawsze mi się chce. Ale piję kawę, robię warkocze i lecę. Bo koniec końców to mnie bardziej przybliży do tego, co chcę osiągnąć, a nie marudzenie. 4, 3, 2, 1. Maszeruj. Pięknie. Cios. Cios. Chcę zobaczyć tą złość na mnie. W tych ciosach, ok? Tylko proszę, uważajcie na meble. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. 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 Pięknie. Raz. Raz. Paulina pisze, biorę się do roboty. Tak, Paulina, właśnie o to mi chodziło. Do roboty. Chcemy efekty? To musimy o nie trochę popracować. Lecisz. 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 Jeśli chcecie mieć lepszą kondycję, to też niestety, ale musicie zrobić tak, żeby ciało poczuło, że jest troszkę za dużo. Tak minimalnie za dużo. Tak jednym dużym palcem u stopy poza strefą komfortu. Wtedy nadchodzą zmiany. Luz, maszerujemy. Łokieć, kolano. 3 ruchy Wam zostały. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I uwaga, lecimy. Raz, 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 raz. Pięknie. Agnieszka pisze, padam, ale super. Agnieszka, trzymam kciuki za Ciebie. 3 ostatnie ruchy, dasz radę. Jeśli naprawdę nie możemy, przechodzimy do marszu. Jeśli możemy, ale troszkę nam entuzjazm opadł, zwolnij. Naprawdę, to też jest opcja. Dawaj. Oddychaj. Marta pisze, ja chcę, żeby sport stał się moim stylem życia, a nie bycie leniem. Widzę, lecimy motywacyjnie dzisiaj na czacie. Dobrze. 3, 2, 1. Marsz. Super. Burpees dla początkujących. Jeśli za ciężko, to ćwiczenie zrób całe w marszu. Po prostu maszeruj. Nie wymagam dużo. Przecież umiesz maszerować. Na pewno umiesz chodzić. Wszyscy umieją chodzić. Może poza, nie wiem, czy ten dwulatek chce zamieć, czy umie, ale pewnie już umie. 3, 2, 1. Lecimy. Ostatni raz robimy to ćwiczenie. Góra i dół, swoje tempo. Dzisiaj mi bardziej motywacyjny ten trening wyszedł, ale czasami trzeba. Wiem o tym, że Wy też czasami tego potrzebujecie usłyszeć. Pięknie, ostatnie kilka minut treningu. Po zrobieniu będziecie z siebie też dumni i to jest fakt. Dawaj. Ostatnie sekundy, już nigdy więcej tego burpees. 4, 3, 2, luz. Maszerujemy. I tak dobraliśmy do ostatniego ćwiczenia tego obwodu. Czy można lepiej zakończyć obwód niż ty. Będziemy tańczyć. Uwaga, impreza za 5, 4, 3, 2, 1. Chcę mieć imprezę. Raz, 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 raz. I w rytmie. Jakbyście się pojawili z tym na dyskotece, to byście zrobili szał. Trzymaj, 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 trzymaj. Uwaga, zmiana nogi. Raz, 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 raz. Pięknie. Ostatnie sekundy do mety. Patryk, proszę zrób ankietę o finisherze. Raz, 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 raz. 3, 2, 1. Marsz. Mam dla was propozycję. Osoby mega początkujące lub osoby, które czują, że już enough. Jak tak stoicie i robicie, nie dam rady. Maszerujemy sobie teraz przez 1,5 minuty. Osoby, które chcą jeszcze dobić, zrobić finish, przygotowałam dla was 1,5 minuty, w trakcie których będziemy ćwiczyć oczywiście z przerwami. Patryk zrobił teraz ankietę, wejdźcie proszę na czat, odpowiadajcie, macie jakieś 20 sekund. W tej końcówce, tej 1,5 minuty są 3 powtórzenia i koniec, pomiędzy są przerwy. I to jest koniec treningu, potem schłodzenie, kończymy. Chciałam, żebyśmy zakończyli mocniejszym akcentem. 87% tak. Kto nie może, maszeruje i po prostu maszerujecie przez ten czas, kiedy my będziemy ćwiczyć, aż do schłodzenia. Osoby, które mogą, pokazuję, co będziemy robić. Dreptamy sobie, dotknij. Dreptasz, dotknij. W swoim tempie, tak jak możesz, 30 sekund pracy. Lecimy. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Dreptasz ile możesz. Hop. Raz. Zniżasz. Pięknie. To nie musi być szybkie tempo. Tyle, ile potrafisz. Jedni zrobią tak, a drudzy będą robić tak. I to też jest ok. Nogi do środka, na zewnątrz. Uwaga, 3, 2, 1. Luz. Odpocznij. 1 na 3. Odhaczone. 2 razy i zakończysz ten trening mocnym akcentem, który pozwoli też poprawić kondycję, spalić więcej, same plusy. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Hop. Super. Trzymamy do końca tych 30 sekund. Nie odpuszczamy na ostatnich sekundach. Na moich zajęciach nie idziemy na skróty. Na skróty chodzą oszuści. Nie. Jeszcze. Hop. Pracujemy, pracujemy. Perfekty. Jeszcze. Raz. Uśmiech. Nawet jakby teraz nie lubisz. Uśmiech. 3, 2, 1. Luz. Maszeruj. Ostatnie 30 sekund i rozciągamy się na koniec. Pięknie. 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, finał. Ostatnie 30 sekund twojego treningu. Teraz na maksa tyle, ile potrafimy, tyle lecimy. Dawaj. Magdalena, Zofia. Dawajcie. Emias, dawaj, dawaj, dawaj. Kasia, lecisz. 10 sekund. Pięknie, trzymaj do końca. Mówiłam, nie idziemy na skróty. Trzymaj, zakończ to mocno. 4, 3, 2, 1. Brawo! I to jest trening. Jestem z was bardzo dumna. Super robota. Odetchnij. Głęboki wdech ze mną. Tak? O, dobrze jest. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Pięknie i powoli pochylamy się do skłonu. Łapiemy za łokcie i bujamy w jedną, w drugą stronę. Oddychamy. Jeśli macie zadyszkę, super! Dobra robota. Jeśli nie macie zadyszki, ten trening nie zmęczył Was. Zapraszam do poziomu średnio zaawansowanego. Następnym razem, ok? Piękna robota, jestem z Was bardzo dumna. Jeśli udało Wam się zrobić połowę treningu, dalej jestem dumna. Słuchajcie, powoli teraz ze skłonu przejdziemy sobie na matę. Kolana na ziemi, kręg podparty, jak w rozgrzewce. I teraz łączymy palce u stóp. Kolana szeroko, widzicie? Schodzimy i rozciągamy się czoło na matę. Wydłuż się, żeby rozciągnąć plecy. Tu będziecie poczuć rozciąganie, jeśli pociągniecie te dłonie do przodu. Aleksandra Kowalczyk. Wow, jestem tu po raz pierwszy i podobało mi się. Aleksandra, witam Cię serdecznie. To był live trening dla osób początkujących. Możesz zostać na tym etapie. W opisie masz plany treningowe z wyzwania noworocznego za darmo. Zapraszam. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Poczuj, jak wszystko się rozluźnia. Poczuj, jaką dobrą robotę wykonałaś, wykonałeś. Mogliście robić, co chcecie te 40 minut i wybraliście trening. Nieważne, czy on był zrobiony w 50%, 100%, 110%, bo pocisnęliście. Ważne, że był zrobiony. Super. Kolejny krok do zdrowego życia, do sprawności, do swoich celów. Obracamy się na plecy. Kolana do siebie, do klatki piersiowej. Opuść lewą nogę. Prawą nogę przyciągnij do klatki. Super. I teraz prawe kolano w lewą stronę. Głowa i ręka w przeciwną. Skręcamy się, czujemy, jak kręgosłup się rozluźnia. Super. Druga strona. Hop. Pójdź za ręką. Pięknie. Powoli przechodzimy do siadu. Nogi przed siebie. Ręce do góry, głęboki wdech. Na wydechu skłon do przodu. Jeśli nie możemy złapać za stopy, łapiemy za kolana, za łydki, tam gdzie sięgamy. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, ostatni raz. Pięknie. I powoli wstajemy. Alicja, jeśli szukasz takiego treningu, bardzo Ci polecam moją serię Starter dla początkujących. To jest właśnie taka seria, o której Ty mówisz. Głęboki wdech, wydech, głęboki wdech. Wydech, znajdziesz te treningi starter na kanale. Przede wszystkim trening debiut, który jest idealny dla każdego, kto dopiero zaczyna. Głęboki wdech, wydech. Brawo, gratulacje. Jestem z Was mega dumna. Jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Wszystkie szczegóły wyzwania noworocznego macie w opisie, tak samo jak darmowe plany treningowe. Wystarczy się zapisać na wyzwanie. A na dzisiaj to już wszystko. Potreningowa piąteczka do Was leci i do zobaczenia. Hejo!